Dzień dobry kochani, ja jestem Wojek, a w dzisiejszym odcinku sprawdzimy sobie śniadania. Ostatnie odcinki ze śniadaniami bardzo Wam się podobały, lubicie ten temat, dlatego dzisiaj przetestujemy dwie miejscówki, ale najpierw pojedziemy sobie na kawę. Trochę się nie wyspałem, dlatego przyda się jakaś dodatkowa energia. Za kilka minut będziemy na miejscu i widzimy się już pod lokalem. No i jesteśmy, proszę Państwa. Za moimi plecami znajduje się bar kawowy. Z tego co wyczytałem w internecie, funkcjonuje on już od 60 lat, od 40 lat ma tą samą właścicielkę, która podobno czasem przyjmuje zamówienia. Często przechodziłem tędy, bo jesteśmy na Alei Solidarności na Placu Bankowym, ale nigdy nie byłem w tym miejscu. Także zobaczymy, czy możemy porównać tą kawę do Starbucksa, który jest kilka kroków dalej. Ciekawe. Zapraszam do środka. Dzień dobry, dwie kawy poproszę. Dostaliśmy pyszną kawę. Jedna kosztuje tutaj 8 zł. Czasy PRL-u. Pamiętam to jeszcze, człowiek. Na pewno. Ja to powiem ci, że nie pamiętam, kiedy w ogóle czarną kawę piłem. Znaczy w ogóle piłem. No pewnie piłem, ale... Nawet nie pytałem, czy jest tu jakieś mleko roślinne, czy jakiekolwiek inne bez laktozy. Podejrzewam, że jest tu tylko klasyczne. Chociaż może idą z nurtem czasu i są jakieś takie właśnie dla tych, którzy nie tolerują. W smaku, powiem wam, no smakuje jak taka kawa na budowie. Nigdy nie pracowałem na budowie, ale wydaje mi się, że podobnie może to smakować. Pani ma tutaj ekspres ciśnieniowy, więc ta kawa powinna być taka esencjonalna. A jest taka troszkę wodnista, bym powiedział. No ale to miejsce jakby nie zmieniło w ogóle swojego działania od czasów PRL-u. I ten wystrój tu pozostał, i menu, które też jest dostępne, też jest od czasów PRL-u. Także z tego, co widziałem w internecie, od 50 lat jest tutaj to samo menu. Śledzika moglibyśmy sobie tutaj trzasnąć w ogóle. Są śledzie, pierogi. Tak se pijesz, człowieku, kaweczkę. Mniej prestiżowe miejsce niż kawiarnia, która jest sieciówką na całym świecie. Ale jakbyście tu zabrali dziewczynę czy chłopaka? Ja to powiem wam tak, w ogóle miałem co do mleka, miałem zawsze takie przekonanie, że wymyślanie, że owsiane mleko czy to migdałowe mleko jest lepsze od zwykłego. Jak ktoś raz się napił i później mówił, że nie wypije już zwykłego mleka od krowy, to się zawsze śmiałem, ale ostatnio zacząłem raczej przypadkowo, bo po prostu Marta, wiesz, zaczęła kupować mleko takie owsiane do domu. Zacząłem to pić i rzeczywiście później, jak się napiłem takiego zwykłego krowiego, to czuć ten posmak taki, no... Zrozumiałem ludzi, którzy jakby przeszli z krowiego na owsiane i różne inne roślinne mleka. To jest czarna jeszcze bez cukra. Bez cukra. No tak, ale to. Chyba nigdy nie piłem takiej kawy, takiej po prostu kawy zwykłej czarnej, bez kitu, ani nieposłodzonej. Nie brakuje mi tego cukru, jakoś nie jestem w ogóle fanem dosładzania, ja bardzo mało słodzę. Jest okej, ale no taka, no to raczej totalnie bez przyjemności, nie? Taka nie wiem, no ona ma chyba pobudzić, zapomnieć i lecieć dalej. Ja wyczuwam trochę taki vibe, jakbym chodził do sąsiadów w bloku, w którym kiedyś mieszkałem, jak z babcią chodziliśmy tam do ich znajomych, to właśnie taka kawa tam była. Czułem zawsze ten zapach, no i w filiżance też ona tak samo wyglądała, więc... Powiem wam, że taka niby bez przyjemności, ale tak się ją pije. Tak ją piję i w ogóle już czuję się pobudzony, szczerze. Daję giga kopa. Czuję tą energię. Zaraz będziemy tak napędzeni, proszę państwa, że ten odcinek będzie się tylko rozpędzał. To, co chciałem powiedzieć, to w ogóle wyczuwam, że kofeina trochę działa jak placebo. Ja mam na przykład tak, że jak jadę w samochodzie i otworzę sobie energetyka, to sam zapach już mnie pobudza, naprawdę. Wystarczy mi tylko, że ten zapach się rozprzestrzenia po całym samochodzie i już czuję się pobudzony. Teraz naprawdę też już wjeżdża nieźle taka kawka. No, ciekawe jak ciasteczka, ale idziemy jeszcze na dwa śniadanka, dlatego tutaj raczej tylko kawka. Ja mam zupełnie na odwrót, w ogóle mnie energetyki nie pobudzają. Nie mam czegoś takiego, że piję energetyka i czuję to pobudzenie co po kawie. Tylko kawa na mnie działa w taki właśnie sposób, wiesz, charakterystyczny. Energetyk jest taki, no ja wiem, że on niby działa, gdzieś tam pewnie coś tam robi, ta kofeina w nim zawarta, ale no tylko po kawie czuję takiego speeda, nie? Wiesz, o co chodzi? Dwa pierwsze łyki, rzeczywiście, taka gorzka, czarna, bez cukru, bez mleka, ale później odczuwam przyjemność. Ja lubię kawę, uważam, że jestem kawoszem, nie lubię tych kaw takich gorzkich, kwaśnych, a ta była przyjemna. Naprawdę fajna, za 8 zł poko szklaneczka. Mnie to już kręci po tej kawie. Ale ja nie zamawiałam, proszę pana. Jeszcze jako ciekawostkę wam powiem, że to właśnie to miejsce wzięło udział w teledysku Sokoła i Pono Poczekalnia Dusz. No podejrzewam, że każdy zna ten numer. Jeśli obejrzycie sobie ten teledysk, to właśnie to miejsce na nim widnieje. Piękna historia. Lecimy dalej.
Dziękujemy pięknie, miłego dnia. Dzień dobry. Możemy się chyba udać już na właściwe śniadanie. Miejsce, które wybrałem, często widzę na Instagramie, że tam bywacie. No i z tego, co też pytałem znajomych, no to dużo osób poleca to miejsce. Także widzimy się już pod lokalem. Dotarliśmy właśnie pod restaurację Być Może. To właśnie ona bardzo często pojawia się na Instagramie. No i zachęciła mnie do tego, żeby tutaj przybyć. Jesteśmy na ulicy Bagatela 14. Centrum Warszawy. Także lokalizacja całkiem spoko. Zobaczymy, co jest w środeczku. Wszyscy raczej wybrali opcję na dworzu. Możemy tutaj sobie obejrzeć te pyszności. Są rogalicki do testowania. Dużo ciasta drożdżowego w różnej formie. Cynamonowe bułeczki. W sprzedaży jest również świeży chleb i chyba aż się pokuszę o jeden taki chlebek. Kroicie chleby na bieżąco, jakby, że można krojony kupić? Nie? Okej. Okay. Dobra, to poproszę cały. Rewelacja? Polecam, zdecydowanie. Może ten, czy ten, który lepszy, tego jest mniej. Z rodzynkami, nie z orzechami. A ten? Z olewkami na bardzo piekany. To tak, to ten. To wszystko? Tak. 19,50. 20 zł za chleb, proszę państwa. Do domku bierzesz? Tak, tutaj przetestujemy sobie jakieś śniadanie, bo słyszałem, że są wyborne. 2 kilo. Nie no, ale jest ciężki, zobacz. Nie no, normalny jest. Normalny? No. Niestety pani, która tutaj pracuje, podeszła do nas i poinformowała nas, że raczej bez zgody właściciela średnio, żebyśmy nagrywali jakikolwiek materiał. Dlatego jest tam wykonywany telefon, no i mamy dostać informację, czy możemy nagrywać, czy nie. A szkoda, bo nastawiłem się pozytywnie, że zjemy tu coś pysznego. No i szkoda byłoby pominąć takie miejsce, więc jeśli nie macie nic do ukrycia, to czego się bać? My nie gryziemy, tak? A być może coś mają. Trochę nie rozumiem podejścia, no bo każdy może sobie tutaj przyjść, każdy może nagrać się jak to je i każdy może zrobić z tym co chce, wiesz co chodzi. O ile w lokalu to jest jeszcze kwestia sporna, tak na ogródku, no jest to taka raczej przestrzeń już publiczna. Mają wydzierżawiony po prostu teren, na którym mają swoje stoliki, ale ja bym chciał zostać ugoszczony. Nie wiem teraz, czy siadać, zamawiać. To jest to samo jak dajesz opinię na Google. Tylko, że my dajemy opinię w formie wideo. Nawet chleba testuj od razu. Jeśli się tutaj nic nie uda nagrać, no to co? Testujemy chlebek. Wielki test chleba za 20 zł. Dobra, choć usiądziemy, najwyżej zostaniemy przegonieni. No, co zrobić? To liczek, żeby w cieniu, bo w słoneczku to grzeje za mocno. Podobno najgorsze, co można zrobić dla kelnera, że siadasz akurat przy tym stoliku, który jest jeszcze niesprzątnięty, wiesz? Nie wiem, nie byłem kelnerem. A ja znam jedną kelnerkę, wiesz o co chodzi? I ona tak mówi, zawsze mi to mówiła. Więc dodatkowo jej wkurzymy tym, że tu usiedliśmy. To ty, to twój kanał, ja tu jestem tylko kameraman. A może tu ktoś siedzi w ogóle, Rosołek jak? Może ktoś do toalety poszedł, bo Rosół... Może ktoś tu w ogóle siedzi rzeczywiście, bo Rosół niedokończony. No nie. Spróbuj, Rosołku. Wyrażamy zgody, tylko następnym razem jak planujecie wpaść do nas, no to trzeba by uprzedzić mailowo. My jesteśmy zwykłymi tak zwanymi żarłokami, więc siadamy, zamawiamy, jak jest dobre, to jest dobre. Jak jest, nie wiem, stary chleb, to mówimy, że jest stary chleb, nie? Dostaliśmy zgodę jednak na nagrywanie, bardziej tutaj właśnie na ogródku niż w środku lokalu, ale to nam bardziej pasuje, bo jest tak świetna pogoda, że chętnie zjem właśnie śniadanie na świeżym powietrzu. Ja mógłbym coś dopić od razu, jakiś sok świeży, coś takiego? Super. Minus, który widzę na ten moment, siedząc tutaj na ogródku, że jeździ tu bardzo dużo autobusów i ogólnie jest tutaj ten ogródek przy samej ulicy, więc troszkę jest hałas, troszkę jest głośno. Dostaliśmy już menu, przez cały dzień dostępne są śniadania, czyli to, co nas interesuje tutaj najbardziej. Powiedz mi, czy ty chcesz jednak coś zjeść? Nie mogę. Jesteś na diecie? Tak. Niestety Książulo prowadzi tutaj dietę boksową, że tak powiem. Także śniadanie zjem w samotności, ale zamówiliśmy sobie świeżo wyciskany sok, także chociaż soku napijemy się razem. Chociaż pragnienie ugasimy. Dokładnie, ja w tej chwili testuję jeden z najpopularniejszych cateringów w Polsce. Zamówiłem sobie na razie tydzień testowy. Dzisiaj chyba wypada mi czwarty albo piąty dzień. Także ja dzisiaj niestety nic nie zjem, bo chcę być fair do, jakby do tego cateringu, nie? Bardzo fajna jest ta karta, ale poproszę jajka po Benedyktynie. I to wszystko będzie na ten moment. Niestety kolega jest na diecie, więc musi się obejść smakiem. Weź chociaż rogaliczka sobie. To może jeszcze weźmy sobie rogaliczka, no. Maślany. Także ja jakby chcę być fair w stosunku do tej diety. Też chcę zobaczyć, czy w ogóle coś schudnę. Przede wszystkim na filmie, który wy będziecie widzieć u mnie na kanale, no będzie to, czy to jest dobre, czy to jest smaczne, nie? Dlatego ja dzisiaj tylko soczek. Dobry soczek?
Dobry, nie za słodki, kwaskowaty. Co ty zamówiłeś w ogóle tam? Jajka po benedyktyńsku, słuchaj. Jest to maślana bułeczka, dwa jajka poszę, bekon i sos holenderski. Kojarzysz? No, kojarzę. Kosztuje to, proszę państwa, 37 zł. A tutaj jest jakaś opcja, że do śniadania masz kawę za złotówkę, czy coś takiego, czy nie? Czy tu jest tak bardziej, wiesz? Z tego co widzę, to nie widzę takiej możliwości. Nie widzę. Czyli nie jest to miejsce dla studentów? Raczej nie jest to miejsce dla studentów, a dodatkowo to co widzę, to jest, człowieku, serwis w wysokości 10% doliczany jest do każdego rachunku. Czyli takie koperta jak we Włoszech trochę. Tak jest. I nieważne ile osób przyjdzie, zawsze jest 10%. W ogóle jest bardzo dużo kaw. Nitro, cold brew. Lubię. No, jest bardzo dużo śniadań. Możecie zobaczyć to sobie właśnie na przebitce. Z ciekawostek co u mnie, mogę wam powiedzieć, że właśnie zacząłem trzeci miesiąc leczenia nakładkami. Nie są to nakładki wybielające, tylko prostujące zęby, bo wiele osób o to pyta. I zadajecie mi często pytania na Instagramie, co sądzę, czy polecam i tak dalej. Dam wam znać dopiero pod koniec leczenia tak naprawdę, bo teraz nie mogę nic powiedzieć. Zostało mi jeszcze 5 miesięcy, bo moje leczenie zostało wyliczone na łącznie 8 miesięcy. Także kończę już trzeci miesiąc, za 5 miesięcy będziemy mogli poruszyć ten temat. Tyle w temacie zębów. W trakcie przygotowywania naszego zamówienia przyszła pani kelnerka i zapytała, czy może być jednak rogalik cytrynowy, ponieważ maślane się już skończyły. Wiadomo, że najlepiej się robi testy tak zwanego jedzenia sauté. Jeśli chodzi tutaj o rogaliki, no to bez niczego, ale tutaj nam to akurat nie przeszkadza. Rogalik jest z nadzieniem budyniowym, no i wyczuwalny jest tu aromat tej cytryny. Jest taki fajny, odświeżający smak. Lepszy w Charlotte czy tutaj? Wiesz co, ciężko powiedzieć, ponieważ ten nie jest tak delikatny przez to, że jest z budyniem. No tamten był taki, wiesz, mięciutki i tak dalej. Ciężko powiedzieć, to są dwa różne rogale. Ogólnie ciasto jest bardzo dobre i porównywalne. Ta lekkość w środku i puszystość jest zaburzona przez ten budyń, który znajdziemy w środku właśnie. Bardzo dobry rogalik, bardzo dobry. Nie wiem jeszcze ile on kosztuje, ale zaraz wam tutaj napiszę. Jak byłeś w toalecie, to otworzyłem sobie DM-y i zobaczyłem, że ktoś nas nagrywał właśnie z góry. Poważnie? Tak. Mamy tu, proszę państwa, jajka po benedyktyńsku. Wygląda to naprawdę obłędnie. Ciekawe jak smakuje. Nie chcesz takiej jednej połóweczki? Nie, ale nie mogę. No. Nie zrobiłem tego apetycznie, ale jajeczko jest takie jak ma być. Jest płynne. Ale to dobrze wygląda. Niesamowite połączenie smaków. Na dole mamy szpinak. Później mamy bekon, jajeczko, sos holenderski. Niesamowite, to jest tak wilgotne. To się samo je, człowieku. Jak to pachnie, człowieku, nie mogę na to patrzeć. Współczuję ci, bo wiem co to znaczy być na diecie i jeść, wiesz, boksy. Masakra. Zazwyczaj mi się trafiało tak, że jak ja byłem na diecie, to wszyscy dookoła pizzę jedli. To co fajnego zauważyłem wchodząc do tego lokalu, to to, że jak od razu przejdziecie przez drzwi, po lewej macie wejście do kwiaciarni. Wydaje mi się idealne miejsce na randkę. Jak zapomnicie kwiatów albo nie macie gdzie kupić, umawiacie się po prostu tutaj, wchodząc przez drzwi, wchodzicie do kwiaciarni, kupujecie pięknego kwiatuszka i rogalicka. Kwiatuszek i rogalicek i już wiecie co jest dalej. Boczek jest idealnie zrobiony, jest lekko chrupiący, ale jest taki mięciutki, nie jest taki rozpadający się, wiesz, nie jest kruchy. Tutaj idealnie on pasuje, no naprawdę. Muala? Naprawdę muala. Na pewno nie? Na pewno. Ale byś spróbował taki widelczyk jeden chociaż. A zobacz, dużo tego szpinaku jest. Jest bardzo dużo tutaj tego szpinaku. Jest naprawdę sowicie napchany. Więc może jakieś małe podsumowanie. Restauracja być może ma 3 lokale w Warszawie, ale ten był pierwszym. Ma on ponad 2000 opinii, oceny 4.0. Więc jak ktoś szuka restauracji po samych gwiazdkach, no to może pominąć to miejsce. Ale z tego, co rozmawiałem z panią, podobno chodzi tutaj głównie o obsługę. W weekendy mają tak gruby ruch, że niestety nie nadążają za tym klientem, przez to też dostają mniejszą ilość gwiazdek. Jeśli chodzi o ceny, za jajka po benedyktyńsku zapłaciłem 37 zł, za croissanta cytrynowego 7,90, za jeden sok pomarańczowy trzeba tutaj zapłacić 19,50. Uła, to tak jak za chleb. I tak jak za... A gdzie nie masz chleb? Chleba. Gdzie masz chleb? Leży tam. Idziemy po niego? No idziemy zaraz, ale człowieku. Serwis, te 10% to jest 8,39. Łącznie wydałem 92,29. Sporo. Jeśli chodzi o jedzenie, bardzo dobre. Nie można tu nic powiedzieć złego. Wiadomo, zjadłem tylko jedną pozycję, może któraś jest gorsza, ale uważam, że jeśli ta była smaczna, to pozostałe też będą dobre. Dobra, chodźcie po chleb, bo nam ktoś zabierze. Człowieku, wydałem na chleb 2 dychy i mi go zabiorą? No, jest. Jest, człowieku. Uff, mamy to.
Chleba nam nikt nie zabrał, kosztował 20 zł, więc całe szczęście. Jeszcze a propos chleba, pani powiedziała, że piekarnie mają na zapleczu, więc pieczywo wypiekają tutaj własnoręcznie. No i fajnie, jak taka piekarenka sobie tutaj działa, można zjeść śniadanko. No bardzo, bardzo smacznie. Jestem pozytywnie nastawiony do tego miejsca, prywatnie na pewno jeszcze wrócę. Jesteśmy już w samochodzie, bo będziemy zmierzać w kolejne miejsce. Tak naprawdę nie wiem, gdzie jedziemy, bo to Książulo tutaj dał polecajkę. Powiedział, że ostatnio był w takim super miejscu i że było tam pyszne śniadanie, a że ja robię filmy śniadaniowe, to że może mi się to spodobać. Co to za miejsce? Odkryłem to miejsce przypadkiem, ponieważ byłem w Szpitalu Bielańskim ostatnio na badaniu, bardzo rano, jakoś o 6.30 musiałem tam być. Chciałem coś zjeść po prostu, jak wyszedłem. Totalnie przypadkowo znalazłem ten lokal, zobaczyłem napis las, mówię, dobra, wejdę. Na początku miałem wejść tylko na kawę, ale zorientowałem się, że są tam śniadania i okazało się, że naprawdę było pysznie. Lokal jest bardzo ładny, to miejsce to się nazywa Las chyba, kawiarnia Las, więc to bardziej kawiarnia niż restauracja. No i zjadłem tam takiego tościka dobrego wtedy, Croque Madame. W ogóle jak wszedłem, to wypiekali świeże rogalicki, wiesz, na cały dzień prawdopodobnie. I w ogóle było bardzo miło, ponieważ wpuścili mnie tam 20 minut przed otwarciem. Ja byłem taki, wiesz, w ogóle padał wtedy deszcz, ja po tym badaniu taki zmielony, zaspany, tam wchodzę, można coś tutaj u was, jakąś kawkę, pani, można, można. W ogóle się tam obżarłem, pamiętam, zjadłem rogalicka, wypiłem sok wyciskany, wypiłem jakąś dużą kawę i jeszcze tego Croque Madame tosta zjadłem, ledwo się stamtąd wytoczyłem. Myślę, że fajne miejsce, myślę, że ci się spodoba, tylko nie wiem, czy zmieścisz, a fajnie by było, jakbyś tego tościka jednak spróbował. Tak. No. Jedziemy. No i dojechaliśmy, proszę państwa. Za moimi plecami znajduje się kawiarnia Las. Zapraszam do środka. Ty zmieścisz jeszcze Croque Madame, żeby zjeść? I rogalitka musisz tu spróbować. Ledwie, ledwie, ale spróbuję. Spróbuję popracować nad miejscem. Dużo zielonej roślinności. Cegiełka na wierzchu. Podoba mi się. No. Tu jest jeszcze salka druga. Tak prezentuje się wnętrze tego lokalu. Podoba mi się. Ja ci mówiłem, że ładnie jest. No, naprawdę nie kłamałeś, nie kłamałeś. Ja nie tylko, wiesz, po budach z kebabami łażę. A, okej, okay. Nie no, wiesz. Zabrałbyś kiedyś do ładnej restauracji. No to jest. Dzień dobry. A poproszę Croque Madame. Niestety jest to opcja tylko śniadaniowa i jest do 14. Ojej, nie. Najgorzej. Czyli w ogóle śniadania nie zjem? Okay. Może pastrami damy. No dobrze, niech będzie to pastrami. Do tego poproszę croissanta. Skończyło się. Tak jak zdążyliście zauważyć, niestety Croque Madame nie ma, ale krok zamówiliśmy... Krok. Krok. K na końcu, krok. Krok? Krok. Croque Madame niestety nie ma. Nigdy nie jadłem, więc nie umiem nawet tego poprawnie wymówić. No to masz taki po prostu, to jest tost, taki w ogóle... To nie jest tak, że masz normalny chleb tostowy ze sklepu, tylko nie wiem, albo go robią sami, albo kupują specjalnie jakiś taki większy, bo wiesz, jest taka grubsza, fajna kroma wielka. Na nią jest tam dużo sera, dużo szynki, jajko sadzone, boczek, jakiś tam sos, no mnóstwo rzeczy jest, wiesz. Góra też jest tostowana. Voilà. Ja wiem, jak to wygląda, ale nigdy tego nie jadłem. Ice latte kokosowe na kokosowym mleczku sobie zażyczyłeś? Czy nic tak po prostu... nie mówiłem. No i espresso doppio. Buła leśna z pastrami kosztuje 29 zł, kawa książulka 19, a moje espresso doppio 13. Za całe zamówienie 61. Spoko, będziemy musieli tu wrócić na tą kanapeczkę. Jadłeś kiedyś pastrami? Tak. Tak? Bo ja nigdy nie próbowałem. Zawsze burgera wybieram. Jadłem pastrami, ale czasem właśnie jest niedobre. No ale może tutaj, jeśli ten krok, madam, jest dobre, no to może i buła z pastrami również. Ty, człowieku. Sprzedawałem takie grzybki u siebie w sklepie normalnie na wagę. Ile to ma kalorii, widzowie? Nie jest słodka wcale. No jestem pobudzony dzisiaj od tej kawy jeszcze, od tej co piliśmy tam. Normalnie, ale to też przez głód. Jestem taki jakiś, wiesz? Też dostałem takiego grzybeczka. Pachnie czekoladą. Myślisz, że lepsza ta kawka niż ta co piliśmy dzisiaj? Myślę, że może być lepsza. Na zdrowie, kochani. Gorąca, ale bardzo dobra. No nie, przyszedł gość dziwny. Smacznego. Przechodziłem obok, to padłem. Zupełnym przypadkiem gość przechodził obok i wpadł, słuchajcie. Ale nie, no musisz jego obuw pokazać. Widzowie muszą zobaczyć, jak chodzi chrzanek w wersji letniej. Stopa się nie poci, mięciutko chodzisz, jak w klapeczkach, jak po piaseczku. Palona. Smacznego. Dziękuję bardzo. Powiedz nam coś o tym ciastku, bo ja nie zamówiłem żadnych deserów przez to, że już jedliśmy. Ja w sumie jadłem rogalika. Bardzo fajne, bo to jest coś a la szyszka. To jest czekolada, rokitnik i coś jeszcze. Może po smaku dojdziesz, ale jakie mięciutkie. No, że jestem tak głodny, ja coś a la marakuja chyba, wiecie? Rupło coś tam nawet. Ile za to zapłaciłeś? 23 zł. To sporo jak na takie małe, ale no ale... wiadomo, te desery są
przepyszne. Tak, bardzo, bardzo i w ładny sposób też podane, to też na pewno wpływa na cenę. Bardzo dobry deserek. Kanapeczka. Mamy tutaj, proszę Państwa, kanapkę z pastrami. Mamy tutaj ciabatę wieloziarnistą, ogórek, pastrami, dużo rukoli, no jakiś sosik autorski. Nie macie pojęcia, jak jestem głodny teraz. Nie, no nie, właśnie nie. Walczę cały czas. Nie smakuje mi ta kanapka. Jest jakaś taka gorzka. Nic specjalnego jak dla mnie ta kanapka. No ale na pewno wrócimy tutaj na krok, madam. Jedziemy zrobić miniaturę. Chcecie jechać z nami? Nie byłem wielce przygotowany na jakieś specjalne smaki, ale ta kanapka była po prostu dla mnie jakaś gorzka. Sucha trochę, za mało sosu albo jakiegoś takiego elementu, który nadawałby wilgotności tej kanapce. Wiadomo, Książulo polecał inną pozycję, ale akurat ta kanapka, no... Słabo weszła, słabo. Ale pewnie jesteście ciekawi, jak smakuje chleb za 20 zł. Ja też jestem tego ciekaw. Ten chleb wydaje mi się w ogóle jakiś bardzo ciężki. No, wszyscy mówią, że on tak waży no tyle, co przeciętny chleb. W środku mamy oliwki i jakieś ostre rzeczy. Naprawdę tutaj przy pierwszym gryzie już wkręca się ta pikanteria. Ostre jest bardzo. A bo tu jalapeno jest. Jalapeno, no właśnie to co ty. Najostrzejszy chleb w Polsce. Nie jest to chleb na co dzień, ale jako taka ciekawostka okej, ale tak pali, niesamowite. Pożar w gębie, proszę Państwa, pożar w gębie. Dobra, jedziemy zrobić miniaturę, zabieramy Was ze sobą. No jesteśmy w lesie, szukamy dogodnego miejsca do zrobienia miniatury. Potrzebujemy jakiegoś szałasu z patyków i ładnej polanki. Na razie nic nie widzę. To jest ten szałas? To jest ten. O, podoba mi się, taki gigantyczny. Takiego jeszcze chyba nie widziałem, szczerze. Może być? Może być. Tylko kurwa dawaj, bo komary tak tną, że siadasz tu i robimy miniaturę, tak? Tak. Dziękuję kochani za obejrzenie tego filmu. Zostawcie subskrypcję na tym kanale. Widzimy się w następnym materiale. Pa!